Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rozbuchanym, posoborowym, modernistycznym klerykalizmie. Zapraszam. Dla wielu może to być zaskakujące. Jak to? Rozbuchany, posoborowy klerykalizm. Przecież dzisiaj hierarchia Kościoła na czele z papieżem Franciszkiem deklarują właśnie taką deklerykalizację i właśnie świeckich teraz chcą zgodnie z deklaracjami podnosić, wynosić na piedestał, a o kapłaństwie nie mówi się prawie wcale. Na przykład księża, którzy przychodzą ze współczesnych seminariów, mówią, że o kapłaństwie jako takim nie mówi się praktycznie wcale w seminariach. No a więc jaki klerykalizm, skoro deklaracje są takie, o kapłaństwie się nie mówi, no to przecież klerykalizmu nie ma, prawda? A właśnie, spójrzmy na przykład na liturgię. W tradycyjnej liturgii kapłan jest ubrany w piękne szaty, często złote, piękne zdobione szaty. O, klerykalizm! Biskupi ze swoimi pięknymi pastorałami. Liturgia, ołtarz podniesiony zawsze wyżej niż reszta kościoła, liturgia pełna oznak czci, okadzenie również kapłana dwukrotnie w trakcie mszy świętej. No to jest właśnie klerykalizm. Tylko, że właśnie osoba kapłana znika w tradycyjnej liturgii. Kapłan jest ściśle zobowiązany, żeby robić dokładnie to, co przepisy liturgiczne mu mówią. On tam sam siebie praktycznie w ogóle nie prezentuje. On reprezentuje Chrystusa, jest przedstawicielem stanu kapłańskiego. Ale to nie jest on, to nie jest jakiś tam Mieczysław Brzęczysz, Czykiewicz, czy jakikolwiek inny, tylko to jest po prostu katolicki kapłan. A więc on osobiście znika w tej liturgii. Nie o to chodzi, żeby prezentował tam jakieś swoje osobiste talenty, osobiste zdolności. On stara się zniknąć jako osoba, pozostaje jako drugi Chrystus, jako reprezentant Chrystusa, jako przedstawiciel stanu kapłańskiego. Jak to wygląda natomiast na nowej mszy? Kapłan nieustannie koncentruje i musi koncentrować uwagę wiernych na sobie. W jaki sposób koncentruje tą uwagę wiernych na sobie? Nie na sobie jako na przedstawicielu Chrystusa, nie na sobie jako na tym przede wszystkim kapłanie, tylko na sobie, jako na o sobie, na swoich talentach, na tej zdolności do zagajenia, do porozmawiania, do dotknięcia ludzkich serc, na swoich własnych zdolnościach. Kapłan nie przez przypadek na Novus Ordo mówi niejako trzy kazania. Najpierw zagajenie na początku, kazanie zasadnicze i ogłoszenia na końcu. I to tak ma być. Księża, którzy przychodzą do nas, w sensie tak ma być z perspektywy tej nowej liturgii, księża, którzy przychodzą do nas z Novus Ordo Missae, mówią, że są całe takie dzieła grube, wydawane księgi z zagajeniami liturgicznymi na cały rok liturgiczny. Czymże są te zagajenia liturgiczne? No bo właśnie jest pożądane, żeby nie rozpoczynać po prostu mszy zawsze tak samo, bo gdzie to? Ludzie będą się nudzić, jak będziemy zawsze tak samo rozpoczynać najwyraźniej. No bo to nie przyszli na jakąś ofiarę czy coś, żeby Bogu cześć oddać, tylko ma być fajnie, ciekawie. A więc kapłan ma zagaić. Za każdym razem inaczej. Jakoś tak ciekawie. Tutaj coś nawiązać. No nie każdy jest taki twórczy, że tak potrafi fajnie zagaić. No to dlatego stworzono właśnie, tworzy się i sprzedaje za grube pieniądze. Namawiali mnie księży, żebym to kupił i skomentował, ale jednak trochę to drogie. I płacić za zagajenia liturgiczne, nowusowe zagajenia liturgiczne na cały rok liturgiczny. Jednak mam opory, żeby za to zapłacić. Choć podejrzewam, że rodzynki się tam bez wątpienia jakieś by znalazły. Jeśli jesteście zainteresowani komentarzem do liturgicznych, nowusowych zagajeń liturgicznych, to już chyba było na cały rok liturgiczny, zapraszam.
trzy razy liturgiczne, nieważne, wiemy o co chodzi, to wtedy można prościej w komentarzach, może dam się namówić na to, żeby kupić, a może ktoś ma używane albo coś i w jakiś sposób może je udostępnić w PDF-ie, byłoby najlepsze, wtedy mógłbym to zrobić, ale zostawiamy kwestię samej książki, tak? A więc powstają takie księgi, po co one powstają? No po to, bo trzeba zagaić, bo trzeba jakoś tak zagadać, trzeba jakoś tak przyciągnąć uwagę. Kapłan jest zachęcany do tego, żeby cały czas utrzymywał ten kontakt z wiernymi, żeby właśnie tak zaczął ciekawie tutaj do każdego tak potrafił dotrzeć, żeby był właśnie takim wodzirejem, pobożnym wodzirejem, który tutaj akcję liturgiczną prowadzi. Zaciemnia to oczywiście zupełnie to, czym jest Najświętsza Liturgia, ale też robi coś niewyobrażalnie niebezpiecznego z samym obrazem kapłaństwa. Bo tak jak wcześniej mieliśmy tego kapłana, który osobiście miał zniknąć i miał pozostać jako ten drugi Chrystus, miał zniknąć jego własne zdolności i talenty, nie miał reprezentować w liturgii swoich przekonań i talentów, tylko miał precyzyjnie, dokładnie wykonać to, czego Kościół od niego oczekuje, co jest zapisane w rycie, najświętszą ofiarę w osobie Chrystusa. Taki kapłan faktycznie znikał za tą liturgią. Natomiast ten współczesny kapłan, nienauczony, czym jest sakrament kapłaństwa, że jest to udział w tym kapłańskim charakterze Chrystusa po to, aby ponawiać w sposób bezklawy ofiarę Chrystusową i w sposób szczególny przez sakramenty rozdzielać owoce tejże ofiary. Jeśli ci kapłani, być może gdzieś tam to słyszeli, ale zasadniczo w seminarium tego uczeni nie są, natomiast liturgia wymaga od nich, żeby cały czas skupiali uwagę ludzi na sobie i uczy się ich, że co jest ważne, że ważna jest taka aktywna praca duszpasterska, żeby tak być z tymi ludźmi. To jest bardzo spójne Novus Ordo Missae i ten współczesny obraz kapłaństwa. Zdesakralizowany, sprofanowany obraz kapłaństwa, sprowadzony do wodzireja, pobożnego wodzireja i pobożnego działacza społecznego. I tam przecież właśnie te osobiste cechy będą kluczowe. Tam właśnie ten, co najlepiej zagai, to będzie dobry. Tam ten, co potrafi do każdego tak dotrzeć, to będzie dobry. Wszystkie te osobiste cechy, one właśnie mają być wyniesione na piedestał. I tak, z tego, co miało być pierwotnie wyniesieniem stanu świeckiego, tak naprawdę wylądowaliśmy na takim bardzo ścisłym, bardzo poważnym klerykalizmie, który skupia uwagę całej wspólnoty na swoim wodzireju, na jego talentach, zdolnościach i umiejętnościach. I tak efekt jest dokładnie odwrócony, odwrotny od deklarowanego, bo jaki był zamierzony, to zupełnie inna sprawa i ja tego nie wiem. Druga rzecz, w której bardzo wyraźnie posoborowy klerykalizm galopuje, to jest kwestia posłuszeństwa wobec nauczania Kościoła. W tradycyjnym obrazie kapłana, w zasadzie niezależnie od tego, czy jest to wikar ostatniej wioseczce, czy sam namiestnik chrystusowy, czy papież, niezależnie od tego, jak wysoko w takiej hierarchii jest tenże kapłan, jest on ściśle zobowiązany do tego, żeby nauczać to, czego Kościół zawsze i wszędzie nauczał. Nie wymaga się od niego oryginalności, twórczości, tak żeby jak najlepiej chwycić za serce takim nowoczesnym sformułowaniem, którego jeszcze nikt inny nie użył i tak chwyci za serce tego człowieka współczesnego, tylko wymaga się od niego, żeby pozostał wierny. Od namiestnika wymaga się tego, żeby pozostał wierny. To znowu sprawia, że on pozostaje na swoim miejscu, że on zna swoje miejsce w szeregu, że on upokarza się przed prawdą, korzy się przed prawdą i pilnuje się, żeby zawsze z tą prawdą pozostać w zgodzie. Jak to jest natomiast dzisiaj? Zgodnie z herezją modernizmu, religia jest wyrazem uczuć religijnych, a więc naturalnie prawdy religijne muszą się dostosowywać do uczuć religijnych bieżących czasów i to przecież we współczesnej teologii widzimy bardzo wyraźnie, począwszy od papieża Franciszka, który dostosowuje naukę moralną do uczuć religijnych człowieka współczesnego. Współczesny człowiek nie czuje na poziomie religijnym
że grzechem jest cudzołóstwo. Nie czuję tego, że grzechem jest po tym, jak się zawarł jeden związek małżeński i po 20 latach już nie ma tej uczuciowej miłości, to nie czuję, żeby to było coś złego, żeby zawrzeć kolejny związek małżeński. No to dlatego papież stwierdza, no wprawdzie małżeństwo jest nierozerwalne, ale niech duszpasterz rozpozna konkretną sytuację. Czy my widzimy, co tu się dzieje? Papież oddaje decyzję o tym, czy przykazania Boże obowiązują, oddaje do dyspozycji duszpasterza. I tak teraz oto ostatni wikary z najmniejszej pipidówki ma decydować o tym, czy przykazania Boże obowiązują, czy nie. Czy nauka Pana Jezusa jest w konkretnym przypadku aktualna, czy nie. I tak oto ci, którzy deklarują, że oni teraz są właśnie tacy nieklerykalni, oni walczą z tym przedsoborowym klerykalizmem, ci teraz zamiast poddać się, ukorzyć się przed Bożą prawdą, przed nauką, uważać się za ich stróży, ich strażników, ci teraz uważają, że mają moc i autorytet do tego, żeby ustalać nowe prawdy, żeby decydować, kiedy przykazanie Boże obowiązuje, kiedy nauka Pana Jezusa jest dla kogo aktualna, a dla kogo jest nieaktualna. To jest wynoszenie siebie pod niebios. To jest próba zasiądnięcia na Bożym tronie i decydowania, czy słowa Boże obowiązują, czy nie. To ci ludzie uważają, że mają taką władzę. Przecież nie da się wyobrazić sobie większej pychy. Przecież nie da się wyobrazić właśnie większego klerykalizmu, jeśli rozumiemy klerykalizm jako wynoszenie pewnego stanu ponad inny. To przecież właśnie w ręce duszpasterza zostało oddane, żeby ocenił, czy w przypadku takiego małżeństwa przykazanie Boże obowiązuje, czy nie. To przecież duszpasterz ma spontanicznie zdecydować, czy związek homoseksualny ma pobłogosławić, czy nie. To znaczy, ściśle rzecz biorąc, używając dyplomatycznej nowomowy, niczym ze spotkania komunistycznej partii, ma spontanicznie zdecydować, czy spontanicznie udzielić błogosławieństwa dwóm homoseksualistom, którzy są w związku i którzy akurat przypadkiem spontanicznie proszą o błogosławieństwo. On spontanicznie ma zdecydować, czy spontanicznie błogosławieństwa spontanicznie udzieli, żeby nie było podejrzenia, że to jest jakieś liturgiczne błogosławieństwo w związku. Nie, to wszystko jest takie spontaniczne, niezapowiedziane i tak papież zachęca, żeby takie spontaniczne błogosławieństwa duszpasterze właśnie decydowali, czy można takie spontaniczne błogosławieństwo udzielić, czy nie. Spontanicznie do piekła się wybieracie. Zostawmy na chwilę posoborową pychę, posoborowy galopujący klerykalizm i spójrzmy na pewną anegdotkę, którą słyszałem od osoby, która miała bardzo bliskie dojścia do rodziny Czartoryskich. Opowiadała ta osoba o tej anegdocie jako o anegdocie opowiadanej faktycznie wśród członków tejże rodziny, że pewnego razu wiele lat temu Nestor Rodu, sam książę Czartoryski, spotkał nowo wyświęconego kapłana, młodego chłopca, który został dopiero co wyświęcony, który był chłopskim synem pochodzącym z wioski, która należała do samego księcia. A więc można sobie wyobrazić, że ten nowo wyświęcony kapłan był co nieco skonfundowany tym spotkaniem. Sam Nestor Rodu przychodzi do niego, książę, pan przychodzi do niego, no i on już trochę jest przestraszony, no i co robi wtedy książę? Książę bierze jego rękę i całuje go w rękę. Ten młody chłopak, chłopski syn, przestraszony, cofa, zabiera tą rękę i książę wtedy do niego mówi: nie ciebie, chamie, całuję, ale twoją wyświęconą rękę. Jakże wiele w tym jest treści. Książę rozumiał, czymże jest sakrament kapłaństwa. On rozumiał, że to całowanie w dłoń tegoż nowo wyświęconego kapłana to nie jest gest szacunku wobec osobistych talentów, zdolności i znamienitego pochodzenia tegoż młodego człowieka. To nie jest gest szacunku okazywany temu tam Jasiowi z jakiejś pipidówki,
tylko to jest gest szacunku okazany jako przez tą osobę, przeładując przez tą osobę wobec samego sakramentu kapłaństwa. Książę to doskonale rozumiał. Zakładam, że sam nowo wyświęcony ksiądz też zasadniczo teoretycznie to rozumiał, natomiast sama sytuacja, tak myślę, oczywiście nie wiem, natomiast sama sytuacja rozumiem również, że była dla niego szokująca i po prostu go w pierwszej chwili tak bardzo zaskoczyła. Zasadniczo ona właśnie dobrze oddaje katolickiego ducha. Tak, kapłaństwo jako takie powinno być wynoszone na piedestał zarówno przez samych kapłanów, jak i przez wiernych świeckich. Kapłaństwo, a nie kapłani. A więc nie te osobiste talenty i zdolności tego tam jakiegoś Mieczysława Brzęczyszczykiewicza, który jest dobrym zagajaczem liturgicznym na Nowusie, albo innego YouTube'owego bohatera, który mówi tak chwytająco za serce o tym, że piekło jest puste. Chyba straciłem trochę, o kogo może chodzić. Nieważne. O wielu może chodzić, prawda? A więc nie to wynosimy na piedestał, nie osobiste talenty wynosimy na piedestał, tylko samo kapłaństwo. I tutaj sam kapłan właśnie z tym nastawieniem będzie potrafił zachować pokorę. Tak, bo widzi ten ogromny skarb, który w ogóle nie zasługuje. Widzi, że to kapłaństwo zasługuje na ogromny szacunek, na postawienie właśnie na piedestał, jednocześnie widząc, że sam jest tego zupełnie niegodny i nikt nie jest godny. I nie są to jakieś jego osobiste talenty, które wyniosły go na piedestał, nie są to jego zdolności, nie jest to on sam, który się wyniósł na ten piedestał, tylko Bóg ze swego miłosierdzia go tu postawił, dał mu wielki skarb w jego dłoni i powiedział: trzymaj i pilnuj, żebyś tego na Boga nie stłukł, żebyś tego nie zniszczył. No i z takim nastawieniem naprawdę pokusa jakiegoś wynoszenia siebie jest stosunkowo mała. Znowu, może ona się pojawić. Bez wątpienia nieraz w historii się pojawiała, że kapłani, korzystając z tego, że już są na tym piedestale, pomimo tego, że są, dlatego że trzymają ten wielki chrystusowy skarb jako taki podnóżek dla tego skarbu, ale mimo wszystko oczywiście człowiek zawsze ma tendencję do tego, żeby się wynosić i właśnie nawet ten osioł, na którym Pan Jezus jechał, wjeżdżając do Jerozolimy, nawet ten osioł miałby łatwo, żeby się wynosić. O, przede mną kładą te palmy i szaty rozścielają. Tak właśnie zachowują się kapłani, którzy wynoszą się dlatego, że Kościół w jakiś sposób, w ten czy w inny sposób, czy w liturgii, czy w samych, poprzez samych wiernych, okazuje im szacunek. No to im się to wydaje, że to dla nich, bo to przecież właśnie kładą przede mną te szaty, jak nawiązując znowu do tego osła. To zrozumienie sakramentu kapłaństwa, tradycyjne zrozumienie, bardzo dobrze przed tym chroni. To nie znaczy, że każdego uchroni, to nie znaczy, że zawsze zadziała, ale zasadniczo jest zdrową ideą. Zdrową ideą, która może faktycznie nasze dusze karmić, która może doprowadzić do tego, że naprawdę mamy świątobliwych kapłanów, którzy starają się ten skarb dźwigać z wielkim szacunkiem, oddaniem, z trwogą, z pewnym przerażeniem. Tak? Poczytajmy Jana Chryzostoma, gdy pisze o kapłaństwie, z jakim on przerażeniem o tym wielkim darze pisze. Ta idea, ta myśl, ta wizja sakramentu kapłaństwa może to wytworzyć, takich kapłanów wyprodukować. Jednocześnie ona będzie zachęcała wiernych do tego, żeby modlić się za swoich kapłanów, bo ci wierni widzą, że to nie jest właśnie, to nie są, kapłan nie jest dlatego wielki, że coś potrafi, coś umie, że ma jakieś naturalne zdolności, tylko to są Boże łaski, które on dźwiga na swoich ułomnych barkach i musi mieć tą pomoc, potrzebuje tego wsparcia przez modlitwę. I ci wierni, którzy z jednej strony właśnie potrafią okazać szacunek również temu nieprzyjemnemu kapłanowi, który nie potrafi zagaić, który nie potrafi chwytać za serce, porozumieją, że to tu chodzi o sakrament, że tu rozumieją ten wielki dar złożony w jego dłonie. Z drugiej strony nie przywiązują się na sposób taki ludzki do tych najbardziej zdolnych i najlepszych zagajaczy liturgicznych. Oczywiście w tradycyjnej opcji nie ma opcji, to może niewłaściwe słowo. W tradycyjnej wizji kapłaństwa nie ma miejsca na zagajaczy liturgicznych, ale rozumiemy, chodzi o zasadniczy rys taki psychologiczny tego kapłana, więc w tradycyjnym obrazie kapłana może być co najwyżej dobry zagajacz bez liturgicznego, a więc nie dlatego go cenią, bo jest jakimś tam właśnie utalentowanym mówcą i potrafi z każdym się dogadać, tylko ze względu
na ten wielki dar, który otrzymał. Zupełnie inaczej dzieje się to w przypadku tej nowej wizji kapłaństwa, która zapomina o tym, co nadprzyrodzone, stawia natomiast na piedestał właśnie tych utalentowanych, zdolnych, uczy kapłanów, jak brylować, uczy ich właśnie takiego powiedzmy obycia, takiego psychologizowania, właśnie zagajania, rozmawiania. Tego oczekują od swoich alumnów. Oczywiście słabo to i tak wychodzi, dlatego że taka wizja kapłaństwa nie zachęci tych najlepszych do tego, żeby zostawali kapłanami. Kogo zachęci taka wizja, że no my cię uczynimy takim pobożnym wodzilejem? Ale super! Kogo to zachęci? Kogo to zachęci? Czy młody, pobożny człowiek, który ma wielkie ideały, pójdzie na to, żeby oddać swoje życie na służbę, właśnie nie na służbę, tylko na bycie pobożnym wodzilejem? Silny młody mężczyzna, czy zrezygnuje z założenia rodziny po to, żeby zostać pobożnym zagajaczem liturgicznym? No ludzie, no nie. Przyjdą takie fajtłapy, które być może mają faktycznie jakieś pobożne myśli, którzy być może faktycznie są wewnętrznie pobożni, ale co do zasady nie... Coś ich tam przyciąga, tak? Mają jakieś pobożne myśli, natomiast nie mają wielkich ideałów, wielkiego, powiedzmy, silnego charakteru, tak? Który pragnie rzeczy wielkich. Bo jak człowiek pragnie rzeczy wielkich, to nie zostaje liturgicznym zagajaczem, nie zostaje pobożnym wodzilejem, nie poświęca swojego życia po to, żeby być takim pobożnym wodzilejem. Oczywiście, żeby nie było, że tutaj jakoś deprecjonuje wszystkich, którzy wstępują do seminariów. Bez wątpienia, szczególnie w Polsce, są tacy alumni, którzy wstępują faktycznie z wielkim ideałem w głowie. Dlaczego? Dlatego, że mają jeszcze tradycyjną wizję kapłaństwa w tyle głowy, być może wyniesioną z domu, być może spotkali tradycyjnego kapłana, w sensie z tradycyjnym nastawieniem i mają faktycznie właśnie jakiś taki obraz kapłaństwa i z takim nastawieniem wstępują, ale tam już czekają na nich ci liturgiczni wodzileje, liturgiczni zagajacze, po to, żeby ich przez 6 lat obrabiać, żeby im wytłumaczyć, kim jest kapłan. No i teraz ci kapłani albo odejdą, albo dają się przerobić na liturgicznych zagajaczy, którzy do niczego się nie nadają poza liturgicznym zagajaniem i opowiadaniem bajek, bo no tak to niestety dzisiaj wygląda. A znowu na zachodzie z kolei, tam gdzie nie ma już tej tradycyjnej myśli w tyle głowy, gdzie rodziny nie przekazują już tradycyjnego obrazu kapłaństwa, co tam się dzieje? Tam po prostu nie ma w ogóle powołań, bo już nawet te resztki tradycyjnego rozumienia kapłaństwa się wyczerpały, a ta nowa wizja kapłaństwa po prostu naturalnie nikogo nie zachęci, żeby swoje życie oddał, żeby swoje życie poświęcił dla czegoś takiego. Na zakończenie oczywiście musi pojawić się kilka słów zachęty do tego, żeby modlić się w intencji kapłanów, w intencji wszystkich kapłanów, również tych, którzy są w błędzie, również tych, którzy stali się pewnie przeważnie nie ze swojej własnej winy, właśnie takimi liturgicznymi zagajaczami, którzy teraz też nie rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi, jak całe życie żyć w ten sposób. Za wszystkich tych kapłanów w głębokim kryzysie, czy to już uświadomionym, czy jeszcze nieuświadomionym, oczywiście za wszystkich kapłanów modlić się należy, bo każdy, kto otrzymał święcenia kapłańskie, otrzymał ten wielki skarb, otrzymał ten wielki skarb i teraz pytanie, co z nim zrobi. I to już dotyczy wszystkich, zarówno tych, którzy jeszcze tradycji nie poznali, jak i tradycyjnie uformowanych kapłanów. Każdy nosi ten wielki skarb w glinianych naczyniach. Łatwo jest rozbić te naczynia, łatwo jest go upuścić, a szkody wtedy, straty wtedy są wielkie. Uderz w pasterza, rozproszą się owce. Oczywiście każdy grzech, każdy upadek kapłana to jest wielka katastrofa. To, co święty Paweł pisze w swoim liście do Rzymian: przez was, poganie, bluźnią Bogu. Oczywiście przez upadłych kapłanów poganie bluźnią Bogu naprawdę stokroć więcej niż przez po prostu upadłego katolika. Z drugiej strony kapłan, który naprawdę świątobliwie dźwiga ten wielki skarb, jest praktycznie wielkim skarbem. To jest naprawdę ogromne dobrodziejstwo dla całego Kościoła. Dlatego Pan Jezus mówi do swoich apostołów: proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo, bo żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Oczywiście ten materiał
powstał ze względu na niedzielę Dobrego Pasterza, którą obchodziliśmy wczoraj, bo nagrywam ten materiał w poniedziałek, ale ukaże on się dopiero za tydzień w sobotę, a więc najprawdopodobniej dopiero wtedy się ukaże, a więc to będzie już poprzednia niedziela, nie ta ostatnia z perspektywy tego, kiedy wy usłyszycie te słowa. Pomimo tego, że już trochę czasu minie od niedzieli Dobrego Pasterza, zawsze powinniśmy te słowa Pana Jezusa wypełniać. Proście Pana żniwa, by posłał robotników na swoje żniwa. Módlmy się w intencji dobrych kapłańskich powołań, módlmy się w intencji zachowania tych kapłańskich powołań, rozwoju, rozkwitania tych kapłańskich powołań, które już są, które już kapłanów, którzy już są wyświęceni, w intencji seminarzystów, w intencji nowych powołań. To jest naprawdę wielka, wspólna sprawa całego Kościoła, zarówno kapłanów, jak i świeckich. I zjednoczmy się naprawdę w tej modlitwie, bo inaczej kryzys Kościoła się nie skończy, jak poprzez właśnie świętych kapłanów i świętych biskupów. Tych oczywiście nie będzie bez świętych katolickich rodzin. To wszystko jest pewna synteza, pewne połączenie, symbioza, może byłoby tutaj bardziej adekwatnym słowem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.